Siema, widzów, witam cię. Dzisiaj obejrzymy coś, co jest moim ulubioną rzeczą do oglądania ostatnio, co zmieniło się trochę od Dawida Czecha, czyli randka w ciemno na bazie outfitu. Od Olivia Nincewik, nauczę się w końcu, ale chyba dobrze teraz powiedziałem. Tym razem te nasze randki ulubione, tą naszą ulubioną serię mamy z też ulubioną osobą, czyli Izą Zabielską, więc spoko, ona się wydawała taka w miarę normalnie, jeżeli chodzi o Zabielskich, w sensie w porównaniu do Zabielskiego po prostu. Ja wiem, poprzedni odcinek, ja mówiłem, no chłop chce być z WK, dlatego ma nick z WK na Instagramie, a się okazało, że faktycznie tam współpracuje z chłopakami tam z WK i tak dalej, a ja nie wiedziałem, tak, no mówiłem, że mogę być debilem i faktycznie może być WK, tak. No ale tym razem też mamy coś wyjątkowego, lub tak przynajmniej twórczyni sądzi, czyli gwiazdka edycja LGBT plus gwiazdka, no i mamy też flagę. I w sumie nawet jeszcze nie wszedłem w to i już mam jeden problem z tym wszystkim, czyli to, że po co? Jakby po co dawać gwiazdka edycja LGBT plus gwiazdka, jakby to było coś innego, czy coś takiego, no chyba już jesteśmy poza tym, tak? To jest jakby normalna rzecz, nie trzeba zrobić tego jakiejś edycji limitowanej, to jest takie trochę średnie według mnie. Ale dobra, nie będę oceniał książki po okładce, zobaczymy co tutaj mamy wpakowane w ten film. Trwa on aż 25 minut. Wy tyle nie będziecie musieli oglądać, to wszystko oczywiście dzięki mnie i temu, że będę wam najlepsze momenty dawał, ale też tak, żebyście w miarę rozumieli, co się dzieje. No i zobaczymy. Cześć wszystkim, witam was w specjalnym odcinku Randki w ciemno. Niby Randki w ciemno, a mega jasne jest to tło. Przepraszam. Nasz format inspirowany jest popularnym formatem z zagranicy. Będzie nam... To jest trochę jakby Wersow za czasów Wardęgi, który na nią najeżdżał, by powiedziała, że no, moje logo jest inspirowane Pinterestem. I tyle, jakby nie dawając tego w ogóle artysty jakkolwiek, nie? To jest na takim poziomie. No okej, każdy wie, że prawdopodobnie sami tego nie wymyśliliście, ale fajnie by było, jakbyście podali źródła, a nie tylko mówili, że no, jest z Pinteresta lub no, jest ogólnie z zagranicy. Spójrz na buty naszych kandydatek. Okej, fajne. No, w sumie moja reakcja jest podobna, bo nie ma ani jednych Air Force'ów brudnych, białych. Ja bardzo lubię modę, a że widzę tylko wasze buty, to opiszcie mi swój styl w trzech słowach. Ej, no poprzedni ten gościu z WK potrafił po butach ocenić, jaki kto ma będzie miał ten, cechy charakteru, więc ona po butach nie potrafi stylu ocenić, to idziemy ze skrajności w skrajność. Bo raczej na przykład nosząc jakieś, nie wiem, czerwone buty, czy cokolwiek to jest na obcasie, no to raczej styl jest odważny, o, na przykład. Pokazują, że u mnie zdecydowanie opium, mocna awangarda i do tego dużo mroku. Ja się czuję jak totalny jakiś bambik czy coś, jakieś oni gadają o jakichś modach, jakiś opium, jakiś kurde bebt, basic i coś takiego, ja nie rozumiem o co chodzi totalnie, nie wiem, no, pogadajmy o jakimś Lego czy coś, cwaniaki. Co to jest w ogóle jakiś opium? Opium brzmi jak, nie wiem, jakieś nielegalne substancje. Ja raczej idę streetwear, ale czasami tam się ubiorę też kobieco. O, streetwear, to ja się znam, to takie z czuksem mi się w sumie najbardziej kojarzy, nie wiem, może jakieś easy chyba, tak? To jest streetwear? Język, jestem bambik na tym odcinku. Ja za to lubię osoby takie ambitne przede wszystkim, które mają jakieś swoje cele. Ej, ogólnie jak oni mówią to, kogo lubią, to jest trochę tak jak, nie wiem, z większością tych przepowiedni, ty, jakie masz znaki zodiaku i tak dalej, że no, jesteś ambitny, no to każdy sobie może to przypisać, tak? No, większość przynajmniej ludzi. Fajnie. Myślę tak. No zależy, bo czasami mam Menel Day, to wtedy to nie. O, Menel Day, to brzmi jak mój styl. Zapachy inspirowane najpopularniejszymi perfumami, których budżet często przekracza nasze możliwości. Okej, czyli reklamują tutaj po prostu podróbki, tak? Podróbki zapachów takich droższych, tylko zamiast być takim chamskim i dosłownie jakby reklamować podróbki, to są takie pseudo podróbki, rozumiem, okej. Okay. Dziękuję. Takie rajstopy tuskie, kurde, sama mogłabym się takie wejść. No. Bardzo spoko, no, podoba mi się. Ja się podarałam, jak zobaczyłam. W ogóle coś, co nie lubię w tych programach, to jest to, jak właśnie już eliminują kogoś, nie, i muszą jakby twarzą w twarz się z nimi spotkać i im coś powiedzieć na do widzenia, to trochę to wygląda jak odpakowanie prezentów za dziecka w święta. Że wiesz, otwierasz, ale jakby musisz pokazać, że jednak no jesteś wdzięczny i tak dalej, no bo jesteś, więc troszeczkę tą reakcję tak dżenzujesz, nie? Żeby nie wypaść jak Paulina Kozłowska. Już ile nawiązań. To randkę wybrałabym spacer, żeby było dużo czasu na pogadanie, ale takim myślę zaskoczeniem i czymś nietypowym byłoby to, że wzięłabym aparat i mogłabym zrobić Izie sesję fotograficzną, ponieważ to jest coś, przez co też wyrażam swoje emocje i uważam, że dzięki temu lepiej się możemy poznać. Nie wiem, z jednej strony to jest słodkie, a z drugiej trochę creepy, nie? Bierzesz kogoś na pierwszą randkę, no i mogę ci zrobić zdjęcia. Naprawdę, taki
vibe serialnego mordercy, nie? W ciuchy, może na lumpy, i żebyśmy sobie nawzajem złożyły stylówki i po prostu zobaczyły, na ile się, wiesz, zdążyłyśmy zapoznać. Nie no, genialna pierwsza randka, nie? Idziemy na lumpeksy i sobie nawzajem ogarniamy stylówki, żeby ogarnąć, jak dobrze się poznaliśmy. Ale wy się znacie 2 godziny, więc co to w ogóle ma być? Ale może, żeby nie powtarzać o malowaniu, to jakiś mały zestaw Lego, żebyśmy sobie razem składały. No i rozmowa, dobre jedzonko. Jest! Ona wygrała! Wybieramy ją! Iza, słuchaj, jeżeli ona nie wygra z taką odpowiedzią, to ja dodaję kolejną Zabielską do osób, które niezbyt mnie ciekawią w internecie, ładnie bardzo mówiąc. Ciekawość to jest chyba ostatnie słowo, które ich określa. Jeśli mi nauczysz składać Lego, to spoko, bo nie składałam Lego. Nie mam problemu. Nie, no nie, jeżeli wy jesteście jak Iza, to brzmi jak reklama, nie? Lego powinno mi płacić, ale serio, jeżeli jesteście jak Iza, to idźcie se kupić jakiś zestaw, jakikolwiek, nie? Za 5 dyszek czy coś i zobaczcie, to zmieni wasze życie. To trzymajcie mnie za słowo. Aczkolwiek nie, trochę mnie odkleiło z tym 50 zł. Za 50 zł to no Lego jest trochę drogie, więc na przykład 1 grudnia wychodzą małe roślinki, nie? To jest piękny zestaw. Ja bym z chęcią go kupił i wydaje mi się, że składanie będzie też przyjemne. Jezu, ale napisałam genialny tekst piosenki i widzicie, jak bardzo się tym jaram. No i daję wam do przeczytania ten tekst i jest po prostu tragedia. No jest, nic tam nie ma dobrego. I co robicie? No jeżeli ktokolwiek tutaj powie coś innego niż... No jest słaby, ale ważne, że się starasz czy coś, nie? Bo w takiej sytuacji chyba trzeba jak podejść jak do dziecka trochę, nie? Że widać, że brzydki rysunek, ale nie można go zdemotywować totalnie, ale dać mu do zrozumienia, żeby się dalej starał. Jako, że ja sama też interesuję się śpiewem, myślę, że po prostu powiedziałabym tak, żeby było miło, ale no jednak prawdę, bo uważam, że warto mówić prawdę. Nie no, Lego i teraz mówienie prawdy, no super, fajnie, nawet nie czuć, że jest Warszawy. wybaczcie, to już jest trochę taki mem minimalny, dobra? Proszę warszawiaków takich normalnych, żebyście się nie obrażali. Ja was lubię, serio, no. Studiowałabym parę razy ten tekst, żeby się upewnić, że naprawdę jest tak źle, jak mówisz, że jest źle, i wtedy usiadła z tobą i zapytała, co chcesz przekazać, w jaki sposób chcesz to przekazać. I... Nie, ale ty masz jakby reakcję osoby, która pierwszy raz to będzie słyszeć. Jeżeli ktoś to pierwszy raz usłyszy i powie, ej, ale słabe, no to już drugi raz do tego nie wróci. No to jest taki jestman trochę. No dobra, no to kolejna odpowiedź. Ja bym się zapytała delikatnie, czy jesteś pewna tekstu, no potem bym po prostu powiedziała wprost, co uważam i że to jednak chyba nie twój styl. To nie jest twój styl? No nie no, może być to jej styl, ale po prostu może być to słaba piosenka. Ale ogólnie, o dziwo, każdy póki co odpowiada, żeby szczerze jej powiedział, że no, ogólnie to słabo. 2. O Jezus, boję się. Hej! Cześć! Hej. Zapraszamy. Jezu, też mega ładnie wyglądasz. Okej, pani numer 7, w sumie to ja nie wiem, która to jest pani numer 7, ale to jest chyba w New Balance'ach, nie? No to ta pani w New Balance'ach póki co jeszcze jest, moja faworytka, więc git. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale ostatnia pani numer 4, jak był typ dziewczyny, to twoim typem są takie bardziej mask girls, no nie? Tak. W sensie, nie, no ja nie jestem jakaś bardzo dziewczęca, ale tak, no nie powiedziałabym, że mask, no, myślę, że nie, więc no pani numer 4. Pani numer 4, zapraszamy do nas. Cześć. Nie, ja mam chęć wyłączyć ten odcinek. Nie, jak można tak idealną dziewczynę wyrzucić? Lubi Lego. Jeszcze raz, no co więcej chcieć, no? Aktualnie romans toczę tylko i wyłącznie z moją maszyną do szycia i tak sprawa trwa już bardzo długo. Natomiast myślę, że kurczę, wszelkie takie jakieś krótkie momenty, które były, gdyż w długim związku nigdy nie byłam, kończyły się przeważnie tym, że brakowało mi faktycznie tej dynamiki. Ja jestem, tak jak mówiłam już wcześniej, bardzo dynamiczną osobą. Tak szczerze mówiąc, to ja się nigdy nie spodziewałem, że osoba, która szyje, określi siebie jako dynamiczna osoba. W sensie to mi się wydaje na coś mało dynamicznego. No chyba, że ja mam jakieś pojęcie szycia troszeczkę inaczej niż faktycznie jest. Może to faktycznie jest jakoś mega wciągające, jak te TikToki, gdzie Subway Surfer dają na dół. Okej, okay, Jezu, przepraszam, nie chcę być chamska. Tak jak mówiłam, każda z was jest kompletnie różna i każda z was jest super. Wiemy. I to jest tylko przez jedną rzecz, no, że mam wrażenie, że jest najmłodsza. Jest. Pani numer 2. Możesz nam ujawnić swoją twarz. Siema, jakie masz mi fajne. Hej. Każda z was jest super, każda z was jest wyjątkowa. Nie lubię takiego słodzenia na siłę trochę. Cześć, miło. Znać Iza. I Jula, cześć. I ja też powiem, że trafiłaś, bo jestem najstarsza znowu. 25, okay. Ćwierćwiecze. Ostatnio usłyszałam, że dopadnie mnie kryzys ćwierćwiecza. Jako artysta nie ukrywam, trochę się zmartwiłam, ale nie czuję, że jestem w kryzysie, więc... A pod koniec jeszcze nam reklamują jakieś te perfumy, czy cokolwiek to jest, nie wiem. Ja jestem mega niezadowolony z tego odcinka. Z jednego powodu, tylko dlatego, że ta typiara z Lego nie wygrała. Nie, naprawdę jestem zawiedziony i wybrała słabą osobę, żeby wygrała. No ale wiadomo, to ona szuka
kochała dla siebie kogoś, a nie ja dla siebie. Dobra, co ja w ogóle robię? Ja się z wami żegnam, widzowie, zostawcie lajka, zostawcie suba, oglądajcie do końca, widzimy się jutro. Na razie, no, cześć.